Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, Czem Awiznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji na temat mostu pieszo-rowerowego na Pragę. Bądź kładki, jak wolicie. Na wstępie proszę Was o komentarze niepolityczne, bo to nie jest kanał skoncentrowany na polityce, tylko na inwestycjach. I o tym w dzisiejszym filmie będę Wam mówić. Na wstępie przedstawię może całą inwestycję i cały nowy obiekt, który w tym miejscu powstaje. Będzie to nowy most, który połączy obydwa brzegi Wisły. Ulicę Karową i Stefana Okrzei. Długość 452 metry. Piesi będą mogli ją przekonać w 6 minut, rowerzyści w 2 minuty mniej więcej. No i tak, na lewym brzegu przed ostatnim filarem będzie się to wszystko rozszerzać na dwie rampy nad bulwarami bezpośrednio do wybrzeża Kościuszkowskiego. I tak to będzie po tej stronie wyglądać, przy której właśnie w tym miejscu się znajdujemy. Sam most będzie w różnych szerokościach, od 69 metra do 16,3 metra. Będzie na całości strefa pieszo-rowerowa, więc nie będzie podziału na jedną i drugą część. Będą oczywiście balustrady, dyskretne oświetlenie, kamery do podglądania nas wszystkich, żeby było wszystko bezpiecznie, no i oczywiście mnóstwo ciekawych rzeczy i stref wypoczynkowych, ławeczek, chociaż domyślam się, że tam będą zbyt duże tłumy, żeby dało się jakkolwiek usiąść. Most będzie wykonany ze stali pokrytej farbą w kolorze konteneru, pomarańczowo-brązowa imitacja rdzy. Materiał ten dobrze zniesie dużą wilgotność nad rzeką. Nawierzchnia mostu wyłożona zostanie warstwą żywicą MMA, matkę mateakrylowej, w kolorze jasno-szarym. Inwestycja w całości jest finansowana ze środków miejskich, jej koszt to 120 milionów złotych, tak mniej więcej. Natomiast teraz lecąc bezpośrednio od góry, to dozór odpowiem Wam na pierwsze pytanie, które się nasuwa w komentarzach. Czy będzie połączenie nowego mostu z ulicą Karową? Tak, będzie specjalnie wytyczone przejście dla pieszych. Nie wiem tylko łącznie, czy to się stanie bezpośrednio po oddaniu do użytku, czy jeszcze w czasie budowy, ale faktycznie będzie tamte przejście dla pieszych przez wybrzeże właśnie w tym miejscu Kościuszkowskie będzie przejście dla pieszych, aby można było z mostu na spokojnie dojść do ulicy Karowej. Tak, żeby nie trzeba było schodzić tylko i wyłącznie na bulwary. Tutaj aktualnie trwają prace przy przyczółku, a właściwie przy montażu nowych elementów stalowych, na których będziemy już faktycznie, a właściwie po których będziemy chodzić przez całą nową konstrukcję. Jak widzicie, są już montowane pierwsze elementy nad Wisłą, wychodzą i są wspawane w jedną całość. Na podporach tymczasowych i podporach docelowych. Tu widzimy podporę P2 bezpośrednio na Wiśle, jak i również podporę P1, czyli przyczółek od strony wybrzeża Kościuszkowskiego. W tym miejscu właśnie te przęsła będą się łączyć w jedną nową całość. Jak widzicie, to schodzi się też to na te dwie części, jak powiedziałem na wstępie, żeby to się będzie wszystko rozchodzić. W tym miejscu, gdzie się to będzie rozchodzić, aktualnie stoi duży dźwig, który tutaj był montowany w ostatnim czasie, a teraz tutaj na barkach są montowane pozostałe elementy, wszystko spawane w jedną całość. Kolejna podpora, podpora P3. Jak widzicie, przy niej jest już konstrukcja tymczasowej podpory, która będzie podtrzymywać nową konstrukcję. I dalej widzimy duże barki, na których będzie usadowiony kolejny nowy dźwig, będzie usadowiony dźwig, który będzie po prostu podnosić wszelkiego rodzaju tutaj elementy stalowe, czyli po prostu całą konstrukcję mostu, kolejne części mostu, który w tym miejscu będzie ustawiony na kolejnej podporze, którą tutaj teraz widzimy. Jak dobrze pamiętam, to jest podpora P4. Podpory są gotowe już od dłuższego czasu, więc aktualnie tutaj faktycznie trwają prace przy budowie konstrukcji tymczasowych podpór, jak i również przy wzmocnieniu całych barek, na których będą ustawione wszelkiego rodzaju maszyny potrzebne do budowy dalszych elementów. Dalej, wychodząc już bezpośrednio z Wisły, będziemy widzieć kolejną podporę i tutaj z kolei widzimy, że z tej strony, z tej strony praskiej, faktycznie most powoli wychodzi już nad Wisłę. Widzimy kolejną podporę ustawioną bezpośrednio na samej krawędzi brzegu i ta podpora, to jest, jak dobrze pamiętam, 1, 2, 3, 4, 5, 6... To jest piąta, to jest podpora piąta. Jest już na tej podporze tutaj zamontowana, jak widzicie, sama konstrukcja. Też tutaj, co ciekawe, widzicie tam na dole jedną, kolejną część, która będzie łączona w jedną całość z tą, która tutaj jest już ustawiona i tutaj będzie jedna część wychodzić do góry. Stąd podpora tymczasowa tu jest tak wysoko wysunięta ponad całą konstrukcję kładki, bo na dole możemy zobaczyć, że faktycznie ona już tam leży i to będzie te
jeden z elementów łączeniowych, który będzie wychodzić do góry. Tam na tej elemencie, który będzie właśnie wychodzić do góry, na tą samą kładką, będą zamontowane kamery, oświetlenie i będzie trochę inaczej wyglądać bardziej widowiskowo. A tutaj ta część kładki jest już gotowa mniej więcej, znaczy część konstrukcyjna jest już gotowa od dłuższego czasu, bo faktycznie w tym miejscu była nawet konferencja, chyba w kwietniu, jak dobrze pamiętam, prasowa, więc to się już tutaj nie zmienia. Następnie jest oczywiście pochylnia nad tą strefę dzikich bulwarów po stronie praskiej i tutaj ze schodami oczywiście też z wału, który jeszcze nie jest oczywiście przybudowany w tymże miejscu. Następnie zobaczę całe budowy, które się znajduje po tej stronie, no i możemy zobaczyć, że wszystko ogrodzone i po przyszłości, jak się skończy budowa, ponownie ta część będzie dostępna dla pieszych i rowerzystów wzdłuż tych drzew, co aktualnie jest po prostu w tym miejscu niedostępne. Tak samo jak ścieżka rowerowa, którą widzicie po prawej stronie Wybrzeża Szczecińskiego, jest aktualnie niedostępna. Po prawej stronie mam na myśli oczywiście o stronę zachodnią, czyli teraz jak patrzymy na ekranie, to jest prawa część pieszo-rowerowa, jest niedostępna, jest zamknięta przy przystanku autobusowym, to zostało całkowicie zamknięte teraz, tak samo jak przystanek osiedle Panieńska 01, został przeniesiony kawałek dalej, bo tutaj trwają prace przy połączeniu całej kładki z aktualnym układem ścieżek pieszo-rowerowych i tutaj też będzie przybudowany trochę układ drogowy, jeżeli chodzi o przejście dla pieszych po zakończeniu całej budowy, to też było tutaj ZDM w którymś momencie mówił, że faktycznie to jeszcze będzie dopracowane tak, aby na spokojnie ten duży potok ludzi, których będzie tutaj mimo wszystko całkiem dużo, będzie mógł na spokojnie się tutaj rozejść we wszystkich kierunkach, jeżeli będzie taka potrzeba. Natomiast duży minus jest oczywiście to, że przystanek jest trochę dalej, no, i największy minus jest to, że trzeba przejechać na drugą stronę ulicy, a nie da się tego inaczej zrobić, bo ścieżka rowerowa po stronie wschodniej Wybrzeża Szczecińskiego w pewnym momencie się urywa przy porcie praskim i po prostu nie ma jak tam dojechać, bo chodnikiem się nie powinno tędy jeździć. Natomiast tak to wygląda i tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o tą stronę. Przęsła powoli łączą się już w jedną całość i niedługo cały most będzie połączony w jedną całą konstrukcję. Niedługo więcej będzie też prac robionych nad samą Wisłą, bo aktualnie od strony śródmiejskiej faktycznie widzimy, że już przęsła wychodzą nad wodę, a w kolejnym miesiącu pewnie jeszcze bardziej to wyjdzie. Tu widzimy też kolejną barkę, która już jest schowana i zacumowana, więc prawdopodobnie niedługo to się będzie łączyć i kolejne elementy już będą faktycznie robione nad wodą. Tu widzimy już tą część po stronie praskiej, która faktycznie jest gotowa. I możemy to zaobserwować, że tutaj też ten sam most skręca w różnych kierunkach. Wyczytałem tam w którymś momencie, że to jest jako kształt błyskawicy. Cała konstrukcja mostu będzie wyglądać. Nie wiem, czy mi się podoba to porównanie, chociaż z drugiej strony na pewno to będzie jeden z większych i mocniejszych piorunochronów w centrum Warszawy, jeżeli chodzi o mosty. Mamy już taki jeden piorunochron, który nazywam na bulwarach warszawskich, na który nie wolno wchodzić podczas burz. Jeżeli ten most będzie tak samo tak stalowy, że podczas burzy nie będzie można wchodzić, no to w sumie można go nazywać jak jedna wielka błyskawica, bo to będzie jeden wielki ściągacz piorunów. Oczywiście się śmieję, ale najprawdopodobniej może tak to wyglądać. No i tak mniej więcej wygląda cała inwestycja. Ja w tym miesiącu nie miałem nagrywać tej inwestycji, ale w związku z tym, że tutaj dosyć dużo się zaczęło dziać nad Wisłą i zaczyna to wyglądać całkiem spektakularnie, jeżeli chodzi o pieszych i turystów, to oczywiście trzeba było to nagrać. Też co ważne, o czym chciałem powiedzieć, to jest to, że trochę szkoda, że aktualnie bulwary warszawskie są zamknięte na tym odcinku, bo po stronie właśnie wybrzeża bezpośrednio Kościuszkowskiego nie ma przejścia teraz przez bulwary. Trzeba chodzić na okrągło, bardzo wąskim gardłem w tym miejscu, wzdłuż właśnie samej ulicy i to jest na duży minus, bo stają tam faktycznie, stoi ten dźwig, przy nim są robione prace i wiadomo, że tam nie można wpuścić ruchu na sam plac budowy, ale dobrze byłoby, gdyby to się zakończyło, te prace, jakoś całkiem niedługo, aby ruch tam mógł zostać wznowiony chociaż na okres letni, bo sama kładka ma zostać oddana do użytku na oczywiście kolejny sezon wakacyjny 2024. Natomiast nie będę ukrywać, że jeszcze przed nami trochę czasu do tego okresu. Natomiast tak wygląda cała budowa. Mam nadzieję, że taki materiał Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Ja na sam koniec mogę powiedzieć od siebie, że według mnie ta kładka, niezależnie od tego, czy ją popieracie, czy nie,
będzie naprawdę mocnym miejscem turystycznym dla turystów i mieszkańców, którzy po prostu będą przyjeżdżać do stolicy lub żeby pochodzić sobie po bulwarach, bo umówmy się, kto nie będzie chciał się przejść kładką nad Wisłą bez ruchu samochodów. Aktualnie w Warszawie takiego mostu jeszcze nie mamy, ale niedługo według Studium Warszawy będzie ich dużo więcej. O Studium Warszawy niedługo kolejne materiały. Cześć!